zapytać, czy minister Macierewicz prowadzi dobrą politykę obronności naszego kraju? Wie pani, pan minister Macierewicz różne rzeczy mówi, ale ja bym mniejszą uwagę przywiązał do tego, co on mówi, większą do tego, co on robi. Już tu o tych batalionach obrony terytorialnej mówiłem. I on mówi, że one tam mają z Rosjanami wojować, ja nie bardzo w to wierzę. Natomiast mówię, tak żeby tu spacyfikować jakąś Wołynkę, to one rzeczywiście byłyby przydatne. Warto zwrócić uwagę, że te bataliony obrony terytorialnej są poza jakimikolwiek strukturami dowodzenia wojskiem. One podlegają bezpośrednio ministrowi obrony. Bezpośrednio ministrowi obrony. Poza jakimikolwiek strukturami dowodzenia wojskiem. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Strzelonego Pan Bóg strzeże. Co do innych kwestii. Pan minister Macierewicz podważył kontrakt na śmigłowce Caracal, czego mu nie mogą darować ci, co już wzięli łapówki i wydali pieniądze, bo teraz trzeba by było oddać, ale jak tu oddać, jak już nie ma, prawda? No to też już tam pan Piątek został zmobilizowany, żeby tam napisał te odgrzewane kotlety o tym, jak to minister Macierewicz jest ruskim agentem i tak dalej. Wie pani, no już mówiłem, że przeszliśmy pod kuratelę amerykańską i pan minister Macierewicz wyciąga z tego wnioski. Po prostu stawia na naszego sojusznika najważniejszego, co nie jest jakimś aktem nierozsądku, bo no, trzeba na kogoś postawić, prawda? Albo się z nikim nie przyjaźnimy, albo się przyjaźnimy ze wszystkimi, to znaczy z nikim, albo mamy tu sojusznika i staramy się go przekonać, że, tu, że on tu w nas powinien też inwestować. O, i tylko problem polega na tym, że na skutek emulacji, tego, że rząd został zmuszony do rywalizowania o względy naszego najważniejszego sojusznika ze starymi kiejkutami, to Polska nie może uzyskiwać takich korzyści, jakie mogłaby uzyskiwać. Mam na myśli dwie. Dwie korzyści. Po pierwsze, żeby rząd amerykański oficjalnie nam obiecał, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Po drugie, że Polska, podejmując się niebezpiecznej roli, musimy sobie zdać sprawę, niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. W związku z czym oczekiwalibyśmy, że będzie przez rząd Stanów Zjednoczonych traktowana tak jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów na modernizację i dozbrojenie armii plus udogodnienia wojskowe podobne do tych, z jakich korzysta Izrael. I to jest nasz cel w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Żebyśmy na przykład kupowali broń amerykańską za amerykańskie pieniądze. No, proszę. Stanisław Preisler, króciutka uwaga, pozwolę sobie się nie do końca z panem zgodzić z takim trochę lekceważącym tonem o tej obronie terytorialnej, bo rzeczywiście nie są to może mocno zbrojone formacje, ale jak ktoś przypomni sobie Afganistan sprzed lat, początku 80., gdzie Amerykanie uzbroili w broń naprawdę straszną i tych niepiśmiennych pasterzy kóz, i Rosjanie poniżej 4000 metrów się nie odważyli tam latać. Czyli to jest kwestia determinacji, chęci i pewnego wyposażenia. I oni wcale nie byli ani szkoleni, ani się, część nie potrafiła nawet pisać, a potrafili wykorzystywać prostą, ale zabójczą broń. Także takie wojska terytorialne, uważam, że gdyby zostały wyposażone w takie przenośne, przewoźne wyrzutnie rakiet w dużej ilości i gwarantuję, że nic nie przeleci poniżej pewnego poziomu. To jest jedno. A druga kwestia, w jaki sposób nakłonić Stany Zjednoczone do tego, żeby Polskę potraktowały jako swojego, powiedzmy, sojusznika,
jeśli mówimy, że na przykład te inwestycje Banku Morgana to niekoniecznie mogą być dobre i w jaki sposób zmusić Amerykanów do deklaracji, że nie będą wywierały na Polskę nacisku w odnośnie roszczeń żydowskich. Amerykanie powiedzą, nic wam nie obiecujemy, ale my chcemy, żeby wyście u nas byli. No to zobaczymy, no co Polska powinna zrobić, żeby Amerykanie chcieli zostać w Polsce na długo. Proszę pana, Polska Amerykanom wyświadcza pewną wielką przysługę. Jeszcze raz powtórzę. Polska udostępnia Amerykanom terytorium swoje dla potrzeb nie naszej rozgrywki, tylko amerykańskiej rozgrywki z Moskalami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. Więc my już bardzo dużą przysługę Amerykanom wyświadczamy. I wcale powiem panu tak, że kiedyś jeszcze jak takie wysuwałem pomysły, że Polska po wprowadzeniu wojska do Iraku powinna uzyskać od Amerykanów pewne korzyści. No to nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, bo nie miałem żadnego doświadczenia tam i to małemu Morycowi się może wydawać, że tam to wszystko można. Więc jak byłem w Waszyngtonie, to bardzo mi zależało na rozmowie z pewnym panem, który był doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy, on mi poświęcił 3 godziny, więc był bardzo łaskawy dla mnie. I chciałem się dowiedzieć u niego, co jako człowieka no, tam znającego amerykańskie realia, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich. I dowiedziałem się. Więc dlatego właśnie to mówię, co mówię teraz, na podstawie tamtej wiedzy, którą uzyskałem w czasie rozmowy z tym człowiekiem. I to się nic nie zmieniło. Amerykanie są pragmatyczni. Oni się nie obrażają, jak ktoś ich o co prosi. Najlepszą tego ilustracją jest Turcja. Turcja spełnia wszystkie amerykańskie prośby, ale za każdym razem prosi o wynagrodzenie z góry. I je dostaje. A Polska się wstydzi. Polscy politycy się wstydzą takich prośb. Nie wiem, co ich tak krępuje. A żaden amerykański prezydent nie jest sam prezydentem Polski, tylko jest prezydentem amerykańskim i nie ma obowiązku się troszczyć o polski interes państwowy. Od tego są polscy politycy. A jak oni są wstydliwi, no to może wstydliwość jest w innych sytuacjach wskazana, ale nie w takich. Więc dlatego, wie pan, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, ale nigdzie nie jest napisane, że gdyby polityka międzynarodowa była łatwa, no to każdy mógłby ją uprawiać, każdy by mógł odgrywać rolę wielkiego polityka. Tymczasem to nie jest łatwe. I druga sprawa, ja nie lekceważę tych batalionów, tylko uważam, że na podstawie tego, jak one są wyposażone, jak one są szkolone, to one naprawdę nie są w stanie zagrozić jakimś nawet ogólnowojskowym formacjom rosyjskim. Już nie mówię o specnazie, o ogólnowojskowym. Po drugie, wydaje mi się, że opieranie strategii, tutaj właśnie dlatego ja znam kolegę Macierewicza od dawna i nie posądziłbym go o taką naiwność. Bym po prostu się trochę krępował, wstydziłbym się go posądzić na naiwność. Każdy teoretyk wojskowości, każdy mówi, że najważniejszym zadaniem strony wojującej jest przeniesienie działań wojennych na terytorium wroga, jak najszybsze. Dlatego, że wtedy własne terytorium nie jest tak zniszczone i tak dalej, i tak dalej. Jak się wojnę prowadzi na własnym terytorium, to te zniszczenia są tu. Tymczasem strategia zakładająca, że my będziemy przy pomocy batalionów obrony terytorialnej wojować z ruskimi w Polsce, to najgłupsza z możliwych. Najgłupsza z możliwych. Bo co to znaczy, że
Kiedy Rosjanie by się znaleźli w Polsce? Wtedy, kiedy oddziały armii regularnej nie byłyby w stanie temu zapobiec. No to jak u diabła zapobiegną temu bataliony obrony terytorialnej? Jak armia została rozbita, to coś takiego by było tak, jak major Hubal prowadził partyzantkę. No, armii już nie było. Major Hubal oczywiście mógł tam kąsać Niemców, ale to z punktu widzenia strategicznego nie miało żadnego znaczenia, bo to potem tam wysłali jakieś policyjna operacja i zrobiła porządek z nimi i tyle. To z tego typu, w tych kategoriach trzeba to widzieć. Ja nie lekceważę tego. Uważam, że takie bataliony są potrzebne właśnie na wypadek, gdyby ktoś nam chciał zrobić tutaj psikusa takiego, jakąś wołynkę urządzić. Tak, taką wołynkę urządzić, to można by było ich wszystkich powybijać, podgarnąć na kubkę, a potem wymucić. Ale to trzeba sobie zdać sprawę, do czego takie formacje mogą być użyte, żeby ich nie wygubić przy okazji. Bo to są dobrzy ludzie, chcą tam zrobić przysługę swojemu krajowi i trzeba tę krew oszczędzać, ale no, polityki bez ryzyka się nie da prowadzić. Jak ktoś nie chce ryzykować, to nie powinien wychodzić z domu. I nie chodzi o to, żeby wyeliminować wszelkie ryzyko z polityki, tylko żeby ono było skalkulowane. I tyle. I co do Morgana, otóż moim zdaniem my możemy się przyjaźnić z Amerykanami, ale nie może ta przyjaźń polegać na tym, że my będziemy płacili haracz Żydom za to, że Amerykanie się chcą z nami przyjaźnić. To na to nie ma zgody. To się lepiej przyjaźnijmy z Putinem w takim razie. Że ceną za przyjaźń z nami będzie realizacja części... To proszę pana, trzeba wtedy zrobić tak, jak zrobił turecki prezydent Erdogan. Zapytał publicznie prezydenta Obamę, z kim się chce bardziej przyjaźnić, czy z Kurdami, czy z nami, to znaczy z Turcją. Bo poparcie dla Kurdystanu to jest rozbiór Turcji. To jest rozbiór Turcji. 1/3 terytorium tureckiego to jest potencjalny Kurdystan. No to dlaczego prezydent turecki miałby przykładać do tego rękę? I ponieważ prezydent Obama nie mógł się zdecydować, z kim się chce bardziej przyjaźnić, to prezydent Erdoğan, nie wyprowadzając Turcji z NATO, nie likwidując lotniczej bazy amerykańskiej na terenie Turcji, nawet nie szykanując jej wcale, natychmiast ocieplił stosunki z Putinem. To się nazywa elastyczność. Jak wy nie wiecie co, to my wam podpowiemy. To my wam podpowiemy. I najlepiej podpowiadać przez fakty dokonane. Bo wtedy nawet najgłupszy zrozumie, że no jest pewna granica. I Polska powinna w stosunkach, jak powiadam, Amerykanie są pragmatyczni. I się nie gniewają o to, że ktoś, jakieś państwo próbuje tam swoje interesy realizować. I gdyby w Polsce ktoś prowadził politykę, a nie jakieś głupstwa wyprawiał, to jeszcze przed pomarańczową rewolucją na Ukrainie powinien pojechać ktoś do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu, i powiedzieć im tak, słuchajcie, wiemy, że przygotowujecie tutaj na Ukrainie pomarańczową rewolucję, bardzo nam się to podoba. Powiedzcie, co mamy zrobić od strony wywiadowczej, finansowej, wojskowej, propagandowej, my wszystko zrobimy. Tylko jeden warunek, że siłą napędową tej rewolucji pomarańczowej nie będą banderowcy. Bo jeżeli będą banderowcy, to zamkniemy granice, wszystkich wyłapiemy i wsadzimy Putinowi w pociąg prosto na Kamczatkę. Żeby było jasne, że Polska pewnych rzeczy nie zrobi. Polska nie będzie popierała na Ukrainie kierunku politycznego, który wobec Polski wysuwa roszczenia terytorialne i różne inne. I to, żeby to była jasność, to moim zdaniem to jest elementarz.
I to nie, nie to, że ktoś tam czegoś potem mówi, że a, bo myśmy nie wiedzieli, bo mówimy właśnie, po to wam to mówimy, żebyście wiedzieli. I zrobimy, tak? I właśnie, wie pan, jak się chce z kimś politykować, czy w ogóle jak się chce politykować, to trzeba mieć przygotowane zawczasu dwie odpowiedzi na dwa pytania. Jedną odpowiedź trzeba mieć przygotowaną. Co mi dasz, jak ci to zrobię? Co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugą, co mi zrobisz, jak ci tego nie zrobię? No i to, i reszta to już są szczegóły.